aktywnej. Dzisiaj Hollum Peksowy. No i nie mam wiele rzeczy, ale super rzeczy za to i będę Wam pokazywać stylówki z tymi rzeczami od razu. Coś tam opowiem Wam o tych rzeczach. Naprawdę jestem bardzo zadowolona z tych zakupów, bo wiadomo, chodzi o jakość, a nie o ilość też. Także naprawdę tym razem są to super, super rzeczy. Pokażę Wam, które rzeczy też będę brała na wakacje. No i już teraz zachęcam Was, żebyście zasubskrybowali kanał i wciśnijcie sobie przycisk powiadomień, bo będzie dużo nowości. Oraz kochani, też proszę Was o polubienie oczywiście na filmiku. No i zapraszam Was już za kilka dni na filmik z pakowania mojej mikrowalizki do Ryanair na małe wakacje, dosłownie kilkudniowe. Pokażę Wam różne triki, jakie stosuję, żeby się zmieścić w tak małym bagażu, ale też żeby jak najwięcej stylizacji mieć z minimum ciuchów i butów. Także zapraszam już teraz serdecznie. Będą oczywiście też stylówki i wszystkie rzeczy będą z second handu. Chyba oprócz jednej. Już dwa razy zaczynałam nagrywać, bo dzisiaj tak co chwila pada. Słońce, deszcz, no i uff, już rozkładam ten dywan i wszystko, żeby mi to nie zamokło. No ale tymczasem mam nadzieję, że teraz się uda. Kochani, zacznę oczywiście tradycyjnie od tego, co mam na sobie, a jest to prześliczna sukienka. Sukienka jest marki Warehouse i jest ze 100% jedwabiu. W dodatku jest nieprzejrzysta, co jest świetne, bo po prostu no, nie prześwituje. Zresztą przy takich wzorach no, nie widać, żeby cokolwiek prześwitywało, tak czy inaczej. Ale jest świetna, bo ma fajną długość, jest taka sam raz, jest cieniusieńka i ma taki fajny rękawek, bardzo lekki, w którym człowiek się nie poci, nie robią się tutaj plamy pod pachami, tylko takie są tu motylki luźne, więc ekstra i planuję, jeszcze nie jestem pewna, ale już w następnym programie się dowiecie, czy biorę ją na wakacje ze sobą, bo naprawdę jest świetna, jest taka cienka, że nawet jakbym ją wyprała, to w momencie schnie, dosłownie w 5 minut przy słońcu jest sucha. No i ekstra. Wiecie co, jak czasami człowiek się opali za bardzo trochę na ramionach, a najczęściej to jest na ramionach, to właśnie takie lekko przykryte ramionka takim leciutkim materiałem, który nie drażni, jest to ideał po prostu. No i widzicie, koty oczywiście dzisiaj mnie opanowały, bo w ogóle mam nowego kota. Oczywiście pracuję nad tym, żeby znaleźć mu dom, bo byliśmy na spacerze niedawno w nocy i no i przyszedł za nami taki mały kotek. Po prostu tak nas polubił, bo pomogliśmy mu zejść z drzewa, skąd nie mógł sam zejść. No i przyczepił się tak bardzo, że przyszedł za nami do domu. No i teraz dajemy ogłoszenia, bo może komuś zginął, a jest przekochany, taki słodziutki naprawdę, że no tylko zjeść. Oczywiście. Więc być może tu za chwilę wparuje i będzie robił tutaj Armagedon. Mam nadzieję, że nie. Kochani, przechodzę do zakupów. No tak, sukienka jest świetna, no zobaczycie ją w przepitkach. Także no tak się prezentuje i uważam, że jest po prostu idealna właśnie do zwiedzania, bo jest leciutka, nie krępująca ruchów. W ogóle jest w niej tak przewiewnie i tak wygodnie też, bo jest bardzo wygodna. W ogóle tutaj nic nie krępuje ruchów, nic nie uwiera. Jest bardzo taka nieformalna. Także ekstra, bardzo, bardzo jestem zadowolona z tej sukienki. Zapłaciłam za nią około 15 zł. 15 do 20 zł, coś w tym rodzaju, tak szczerze Wam powiem, że nie pamiętam, bo też to było kilka dni temu. No i to, sukienka na lato. Pokazałam się tutaj w jednym momencie w tej sukience z kapeluszem, który też kupiłam nowy za 10 zł. Długo szukałam kapelusza, który się nada na wakacje, bo ja nie przepadam za noszeniem nakryć głowy. Może już zauważyliście. W teatrze czasem mi się zdarza nosić różne takie rzeczy, ale ogólnie mi to przeszkadza, bardzo jest mi gorąco, niewygodnie. Jestem taka też trochę szybką osobą, taką. Jestem dosyć taka energiczna i te kapelusze często mi przeszkadzają, gubię je. No ale tak czy inaczej, to Włoch wypadałoby mieć kapelusz, bo może być upał. O, proszę bardzo. Już tu się zaczyna Armagedon pomału. Przydałby się kapelusz, stwierdziłam. I to taki, żeby po złożeniu go na przykład nie zmiął się za bardzo. A to jest z celulozy, z papieru. Więc po prostu można go też sobie zwinąć, złożyć, nawet wsadzić do bagażu, a później on się rozprostuje na spokojnie. I tutaj ma taki fajny drut, który można właśnie formować fajnie w różne kształty. No i jest super, bo jest w kolorze białym, czyli będzie do wszystkiego pasował. I już zobaczycie w następnym programie,
bo będę pokazywać właśnie, co wezmę ze sobą. Dobra, to kochani tyle, jak chodzi o kapelusz i sukienkę. Teraz kolejna rzecz, to jest tunika. I to jest rzecz za 2 złote, której ostatnio Wam jeszcze nie pokazałam. Jest prześliczna, zobaczcie na te kolory i wzory. W zasadzie kupiłyśmy ją z myślą o mojej przyjaciółce, ale zobaczymy, bo ja zamierzam tą tunikę trochę przerobić. Już zmieniłam guziczki, bo to były takie bardzo zużyte i podrapane perełki sztuczne, które odprułam i przyszyłam takie szklane koraliki. Mam nadzieję, że może uda Wam się zobaczyć w różnych kolorach, żeby pasowały do koloru tej tuniczki. Ona jest takiej cienkiej bawełenki. Jest super. Wiecie co, ja zamierzam ją tu przejechać i zrobić z niej po prostu sukienkę, czyli trochę głębiej ją przeszyć, bo ona jest dosyć spora. No i zostawić jej tylko takie mniejsze rozcięcia po bokach, żeby było jednak wygodnie chodzić, ale żeby można było ją nosić jako sukienkę właśnie. I zamierzam skrócić jej rękawki do 3/4, bo jednak długi rękaw na lato to nie jest aż tak super wygodna rzecz. Ojejku, przepraszam Was bardzo, ten kot tutaj jest strasznie śmieszny, ale już widzę, że firanka chyba nie przetrwa tego spotkania. Złaź to! Uciekaj, mały! Będą się jaja dzisiaj działy. W każdym razie, no szkoda mi trochę tego wzorku tutaj, ale z drugiej strony będzie też fajnie wyglądało, bo jednak te kamieniczki są na dole też. I odrobinkę chyba też skrócę tą tuniczkę, ale dosłownie 2 cm, żeby lepsza długość jej było. Także pokażę Wam ją w programie o przeróbkach, który już też niebawem, bo już pomału przygotowuję rzeczy do tego programu. Jedną rzecz już zrobiłam, no ale jest to czasochłonne, więc ten program będzie pewnie za jakieś 2 tygodnie, 1,5 do 2 tygodni, raczej 2. No i dobrze. Moi drodzy, teraz pokażę Wam buty, bo reszta, wszystkie moje zakupy pozostałe to są buty. I to są buty częściowo z Vinted, częściowo z Lumpeksu. Pokażę Wam najpierw buty, które kupiłam w Lumpeksie. Zacznę od najtańszych. Świetne, naprawdę superowe buty za 2 zł kupiłam, przepraszam, za 3 zł, bo patrzcie, tu jeszcze jest cena i na tej cenie jest napisane 26 zł, czyli one przed przeceną tyle kosztowały, a kupiłam je za 3 zł, bo wszystko powyżej 15 zł jest, od 16 wzwyż jest, kosztuje 3 zł na tej wyprzedaży. Tu jest napisane Tsonga, handmade in South Africa, południowoamerykańskie buty, całe ze skórki, są bardzo wygodne, słuchajcie, one są jak kapcie, mimo tych małych obcasików, są przewygodne po prostu i są super w takim stylu właśnie safari. Afrykańskie buty w stylu safari i tutaj w 2 stylóweczkach Wam pokażę i obydwie są takie właśnie w stylu safari. Nawet myślałam, czy nie wziąć ich na wakacje, ale są trochę za ciężkie. Mogłyby być do samolotu, ale jednak chyba wolę takie buty, w których mogłabym później też zwiedzać i nie będą aż tak ciężkie właśnie. No i nie będą klapkami, bo jednak klapki do zwiedzania są trochę słabe. Aczkolwiek naprawdę super się w nich chodzi. No i zobaczcie, do takiego mojego stylu, do tych spodni jedwabnych i koszuli, saszetki takiej letniej, na jakieś małe zwiedzanko, przejście, spacer po mieście. No i do takich spodenek safari i bluzki w panterkę, też moim zdaniem super, super zestawik. No i za 3 zł te buty. Pani, która sprzedawała, mówi, że sama by je kupiła, ale za małe. No a właśnie nie wiem, dlaczego nikt ich nie kupił, bo są prześwietne, w takim super stylu właśnie, takim trochę artystycznym, trochę właśnie takim stylu safari. Mi się to tak kojarzy i uważam, że mają przepiękny beżowy kolor. Skóra w ogóle niezniszczone buty, na serio. 3 zł. Także, taram! Okej, idziemy dalej. Kolejne klapki. I takich klapków szukałam ostatnio na Vinted. Ojej, co tu się dzieje, kochani? Zobaczcie. Takie rozkoszny kociak, że nie wiem. Ten też oczywiście, ale małe koty, wiecie, one są zawsze takie, że no nie da się nie śmiać, jak się na nie patrzy. Szukałam takich butów, wracając do butów. Nawet właśnie na Vinted szukałam, bo chciałam mieć klapki czarne, eleganckie, takie, żeby się nadawały na miasto, ale żeby były wygodne, bo jednak mam wysokie sandały, mam na obcasie, mam też całkiem płaskie, ale takie, żeby były pół na pół, wiecie, wygodne, a jednocześnie trochę takie szykowne. No i znalazłam fajne klapki na Vinted, ale no tak koło stówki były, bo to były takie już markowe, fajne. Znalazłam jedne nawet od Ferragamo, bardzo mi się podobały.
Ale no tak się wahałam, no bo jednak stówka to stówka mimo wszystko. No i znalazłam za 20 zł klapki od Ralpha Laurena. Lauren by Ralph Lauren. Strasznie ciężko się to wymawia. Naprawdę, zobaczcie tutaj w zbliżeniach. Markowe klapeczki, nawet oznaczenia mają tutaj na tej części niezużyte, także nie są aż takie właśnie bardzo używane. Idealny stan obcasików jest, idealny naprawdę, tu się nawet fleczki są nienaruszone i mają jeszcze te takie bardzo mocno widoczne prążki. No i super są, w takim stylu trochę mokasynkowym, piękna skórka, naprawdę, to w ogóle, to jest nic nie zniszczone, tu nie ma ani ryski. Widać, że raz pewnie były lub dwa razy chodzone, bo, no bo tak jakby już tutaj są zgięcia takie delikatne, ale naprawdę no jestem bardzo, bardzo zadowolona, wręcz zachwycona, że mi się udało kupić te klapki tylko za dwie dyszki, takie markowe, także wow. No, to tyle jak chodzi o lumpeks i teraz pokażę Wam rzeczy z Vinted, bo kupiłam dwie pary butów na Vinted. W zasadzie jedne z tych butów to jest prezent imieninowy od przyjaciółki, od tej bluzeczki, jeśli oglądaliście ostatni haul. Wiecie co, szukałam butów bardzo uniwersalnych na wakacje, bo mam naprawdę sporo butów, klapek, sandałów, ale żadne z tych sandałów nie pasowały mi do wszystkiego. Jeszcze chciałam, miałam takie kryterium, żeby były nieprzemakalne i na plażę, i na basen, i do wyjścia. No po prostu chciałam mieć jedną rzecz, no bo mam do zabrania naprawdę bardzo mały bagaż. Więc mogły to być tylko jedne buty, jedne klapki takie letnie. No i nie miałam takich, bo wszystkie były albo tylko do jednej rzeczy, albo się nie nadawały na plażę właśnie, bo by się zniszczyły. No i moja przyjaciółka postanowiła mi kupić. No i kupiłam, wybrałam sobie takie klapeczki od właśnie Ferragamo. Pani sprzedawała całkiem niedrogo, jeszcze udało mi się troszeczkę wytargować troszkę niżej, więc te butki wyszły około 100 zł. No i są świetne, bo są przezroczyste, więc tutaj ich nie widać. Są bardzo, bardzo wygodne. Przede wszystkim najbardziej chodziło mi o to właśnie, żeby były wygodne, żeby się dało w nich długo chodzić. No i są. Są takie właśnie wygodne. Wiedziałam, że jeżeli to będą markowe buty, japonki czy sandały, to one będą na pewno dobrze zrobione. To nie będzie jakiś taki chiński szajs, za przeproszeniem, który nas obetrze i będzie to potem tragedia. No i bardzo mi się podobają też te ozdoby, bo są... Dodają trochę takiej elegancji, że na przykład właśnie można w tym już gdzieś też iść, niekoniecznie tylko na plażę. No i do wszystkiego to pasuje, naprawdę, do wszystkich moich kreacji. Zobaczycie to zresztą w kolejnym programie o tym pakowaniu się. Pokażę, do jak wielu rzeczy będę te klapki mogła nosić. A dzisiaj tylko taka przebiteczka w tych klapkach, na szybko, żebyście zobaczyli poglądowo, jak one w ogóle wyglądają na noc. Ale też jestem bardzo zadowolona, no i oczywiście dziękuję za prezent, kochana. Super. No jak widzicie, też prezenty dostaję z odzieży używanej, ale za to bardzo markowe, więc jestem z tego bardziej zadowolona, niż jakbym kupiła sobie jakieś takie nowe w sieciówce. No i ostatnia dzisiaj rzecz i ostatnie buty jednocześnie, to już ja kupiłam, coś tam mi się udało posprzedawać na Vinted, no i z tych pieniążków za 60 zł kupiłam sobie balerinki cieliste, takie lekko różowawe, bo mają różowe obszycie tutaj. No i jak wiecie, ja kocham balerinki i niestety moje ukochane właśnie cieliste balerinki, które mi do wszystkiego pasowały, mi się rozleciały. Tutaj, ponieważ one były z skóry lakierowanej, to tu się bardzo, bardzo czymś czarnym tak ubrudziły. W sensie pewnie kopnęłam je kilka razy i tego się nie dało już usunąć. No to jest jedna rzecz. A druga rzecz, że tutaj były takie jakby przyczepiane obcasiki, nie obcasiki, płaskie, ale takie coś w rodzaju tego, tylko w okrągłym kształcie, i jedno odpadło i po prostu zginęło. Jak przyszłam do domu, to zauważyłam, że tego nie mam i pewnie to odpadło właśnie gdzieś w mieście, jak chodziłam. No i byłam bardzo niepocieszona i stwierdziłam, że muszę mieć po prostu uniwersalne, cieliste baleriny, które do wszystkiego pasują. No i oczywiście też z myślą o tych wakacjach, żeby mieć tylko jedne takie zakryte buty, w których można i zwiedzać i tak dalej. No i musiały być super wygodne, więc mięciutka skórka i świetna marka. Hegos. Uwielbiam tą markę i oni mają super jakości buty i zawsze są wygodne. Jeszcze mi się nie zdarzyło kupić niewygodnych. No oczywiście już je troszkę nosiłam, widzicie, już są tu przetarte, bo one właśnie były raz noszone. Jeszcze mam paragon, który w razie czego można użyć do reklamacji. I mam pudełko oryginalne i tak dalej, ta pani wszystko mi dała.
bo były na nią o pół numeru za małe. W każdym razie już je trochę nosiłam po to właśnie, żeby je rozchodzić, żeby się upewnić, że nie będą obcierać, że będę mogła w nich dużo biegać. I są super wygodne, więc jestem tak zadowolona. No i zobaczcie sobie tutaj właśnie do tej sukienki, jak jestem w tych balerinkach. A zobaczycie je też właśnie w następnym programie w różnych stylóweczkach tych wakacyjnych. Także super, też super zakup i jestem z nich bardzo, bardzo zadowolona, bo to są najczęściej przeze mnie noszone buty, właśnie cieliste balerinki, które do wszystkiego pasują. Także kochani, jak chodzi o Vinted, to też zachęcam Was zawsze, sprawdzajcie długość wkładki, pytajcie o wszystkie szczegóły sprzedających, no i przede wszystkim, no właśnie, sprawdzajcie wszystkie parametry przedmiotów i upewniajcie się, proście o dodatkowe zdjęcia, bo to jest kłopotliwe później odsyłanie tych rzeczy. Ja zawsze staram się tak kupować, żeby nie musieć odsyłać. Także i kochani, oczywiście zapraszam Was też na moje Vinted. Kochani, bardzo serdecznie Was pozdrawiam i zapraszam na program o pakowaniu walizki wakacyjnej. Do zobaczenia, cześć!